Kto wie, być może... Tak, chyba nam padnie ten Kopernik, tak będzie ledwo co funkcjonował. Ale zobaczymy. Być może jeszcze odżyje, nie wiem. Te panele słoneczne są oczywiście na tym etapie w latach 50. bardzo, bardzo prymitywne. A, atak bronią antysatelitarną. A. To nie tablet, nasza satelita się rozładowuje. A, i daje te dźwięki, tak, tak. Okej. Dobra, czyli wzięliśmy ten kąt. Teraz mamy pewien, kurde, problem. Ale to, o, niedługo, za 100 dni będziemy mieli nowe silniki. Może już możemy już teraz zaprojektować nową rakietę, tego harnasia, zanim... Tak, zanim będzie to. Teraz tak, okej, ja tego wichra jednak wywalę chyba. I zobaczmy, czy... Tak, zobaczmy ten kontrakt nieszczęsny. Czy dalibyśmy radę go zrobić tym... co mamy, czyli pierwszy satelita komunikacyjny. Jakie są wymagania? Musi generować energię, ok. Ładunek komunikacyjny 80 jednostek, ok. Minimalne nachylenie 35 stopni, ok. To nie odbiega aż tak mocno od naszego naturalnego nachylenia, które wynosi 28 chyba. Periapsa 850 i apoapsa, nie mamy delta V, kurde. A, fatalnie, to natrafiliśmy na moment, kiedy nie... Tak, nie możemy żadnych kontraktów zrealizować poza samolotami. Niedobrze. Tak, bo te synchroniczne tutaj jakieś orbity, nie, to wszystko wymaga... precyzji. I delta V. Kurde, niedobrze. A dobra, zaprojektujmy nową rakietę. Kiedy będzie nowa płyta startowa? Okej, nie doczekamy się, czyli musimy zmieścić się w limicie. Ale tak, zobaczmy... Bo ja... Tak, ja nie wiem, czy pokazywałem, ale kupiłem poza anteną ten silnik. LR4389. Tylko, że bez ulepszenia... Tak, to nie jest zbyt dobre. Jest niemal tak samo działa, jak to ten silnik NAA75, który mamy na żubrze. Ale tu będzie chyba ulepszenie. Tak, tu mamy też nowe silniki, ale mamy też ulepszenie. O, mamy też ulepszenie do tego. Okej, czyli mamy ulepszenie do NAA. Dwa nawet ulepszenia. Ciekawe, ale mamy też do LR89. Dobra, chodźmy. Czyli troszkę takiego projektowania w tej chwili. Okej, po pierwsze, czytajmy... Okej, czytajmy tego Navsata, bo on jest podobny do tego, co mamy w kontrakcie. Jedyne, co musimy zmienić, nazwijmy to COMSAT-1. Jedyne, co musimy zmienić, to ładunek. COMSAT-1, okej. Tak, jedyne, co musimy zmienić, to ładunek. Tu mamy... Tak, to jest potężne jak cholera, mamy 3 dopalacze. Co jest może nawet przesadą. Tak, ja chyba poza anteną zmieniłem tego Navsata. Tak, pod koniec ostatniego streama mieliśmy 3 dopalacze. Ja zredukowałem to do 2, bo trzeci niewiele daje, tak naprawdę. I teraz tak. Czyli tu musi być ładunek komunikacyjny. O, okej, zmieści nam się, czyli nie musimy tego narzędziować. W kontrakcie było chyba 80, nie? Jednostek? 80 jednostek, okej. Dobra. Czy to da radę? Ma 9800 delta V. Zróbmy symulację. Zobaczmy, czy tak, czy to jest możliwe, czy musimy czekać na nowe technologie. Czy kokpit łajki był stabilizowany obrotowo?
A czy w rakiecie R7 chyba nie było takiej potrzeby? Bo ten centralny człon to był ostatni człon. O ile się nie mylę. A, okej, okay, dobra, tak to nie poleci. Pojawi się nowa seria z Dwarf Fortress, jak edycja Steamowa wyjdzie? Możliwe, ale najpierw Rimworld. Wywiewka. I to był inny kształt. Chyba... ten, tak. Trzeci dopalacz nie ma sensu, lepiej dołożyć więcej paliwa do następnych członów. Być może, moglibyśmy zakombinować... A, tak. W sumie racja, Hekezy. Tak, moglibyśmy dać więcej... Znaczy, dwa silniki aerobi na przykład. W ten sposób zakombinować. Albo nawet trzy. Tak, zmieńmy koncepcję, bo mamy tutaj... Tak, mamy tu do dyspozycji... 60 ton, to jest limit wagowy w tej chwili. I tak, mamy za dużo mocy, nawet przy dwóch dopalaczach mamy za dużo mocy. Tak, w tych pierwszych członach. Czyli lepiej będzie, tak, lepiej będzie spożytkować tą masę, wzmacniając wyższe człony, tak. Czyli dwa tylko dopalacze orzeł. I teraz tak, okej, okay, czyli zmodyfikujmy to, tylko pytanie, gdzie dać tą dodatkową masę, czy na tym, czy na tym? Okej, okay, zróbmy to inaczej. Zróbmy inaczej, dajmy tylko jeden człon, ale dajmy więcej aerobi. Okej, okay, to może być ciekawe, to może być ciekawe. A też patrzmy, jaka będzie różnica, czyli mamy w tej chwili Delta V 9500. Weźmy to precz. I dajmy tu jeszcze dwa silniki aerobi. A. Jeszcze dwa silniki aerobi. Okej, okay, mogę wsunąć odrobinę. A, i ta sama konfiguracja, co to? Czyli to jest konfiguracja AJ-1027. Ciekawe, okej, okay, zobaczymy. Tak, to jest... Tak, wzmocnienie tego, dodanie Delta V do tego członu to jest, tak, najlepsze rozwiązanie. Okej, okay, trochę za blisko siebie chyba są. Zróbmy to w ten sposób. Okej, okay, czyli to jest gotowe i teraz możemy oczywiście zwiększyć, powiększyć ten zbiornik trzykrotnie. Czyli czas odpalenia tego silnika optymalny to jest 52 sekundy, okej. Okay. A, to nie jest... Okej, okay, to nie jest w tej samej grupie, dobra. Nie pokazuje nam szacowanego czasu. Dobrze, okej, okay, dobra, dobra, dobra. 52 sekundy. Kurde, nie. Poważnie? Tak na logikę powinniśmy mieć więcej Delta V, ale mamy mniej. Ha, dlaczego? Kurde. Było 9,5 tysiąca, nie? Metrów na sekundę. Ha. Okej, okay, to jest dobrze skonfigurowane. Okej, okay, te są dobrze umieszczone. Tak, wszystko jest dobrze umieszczone. Kurde, dlaczego? Tak na logikę. Może lepiej...
kurde. To jest, okej, to jest limitacja Aerobi, chyba podejrzewam. Tak, nie opłaca się skalować tego w ten sposób chyba. Spróbujmy innej koncepcji. Dodajmy trzeci człon. Tylko wtedy to też nie będzie idealne, bo wtedy, kurde... Albo, wiecie co, weźmy, tak, brutalną metodę. Weźmy brutalną metodę. Kolejny dopalacz na paliwo stałe. Okej, bez odczepiania tego nawet. Bo to ma 1800 metrów na sekundę. Okej, mamy 10 tysięcy... Okej, dobra. Tak, nie wiem na ile to będzie stabilne, bo wygląda absurdalnie, ale... Tak, będziemy mieli 10 tysięcy metrów na sekundę. Co? Być może nam wystarczy. A, i nie potrzebujemy tych trzech. Tak, dodajmy dwa. More power. Tak, ale wiecie, okej, szybka demonstracja. Okej, to zapiszmy. Nie, historycznie pierwszy amerykański satelita Explorer był umieszczony w następujący sposób. Były odpalone ten zespół 11 dopalaczy na paliwo stałe, potem było odpalone kolejny człon 3 dopalacze na paliwo stałe i wreszcie ostatni Baby Sergeant też był odpalony. Coś takiego było. Czyli tak, to nie jest nierealistyczne. Pierwszy amerykański satelita właśnie miał 3 człony dopalacze na paliwo stałe. Teraz mamy tylko 9 tysięcy, bo... Aha. Okej, troszkę lepiej z mocą na tonę tutaj. Czy mogę dać jeszcze jednego? Tylko w tej chwili ten człon jest troszkę... troszkę słaby. 740 metrów na sekundę. Kurde, jeszcze jeden dać? Nie, zobaczmy. Zobaczmy teraz. Chociaż, kurde, 9600 to nie jest dużo. Zobaczmy, ile nam brakuje w ogóle. Bo możliwe, że tracimy tu czas i tak naprawdę musimy poczekać na nową technologię silników. Tutaj kontrolowana masa 56 ton. Być może mogę to odchudzić odrobinę. To waży 45 ton. Zmniejszmy to do 406. Co daje nam odrobinę Delta V? Okej, odpalmy to. Odpalmy tego komsata i zobaczmy, ile nam brakuje do realizacji tego w ogóle. Pamiętaj o stabilizacji obrotowej. Im więcej, tym gorsza stabilizacja. Wiem, ale... Powinno być okej. Z tą stabilizacją jest dobrze. Mamy nawet troszkę za dużą stabilizację obrotową chyba. Czyli tak, wymagania tego kontraktu to jest nieco inne nachylenie, ale niezbyt, nie jakieś dzikie. Czyli zobaczmy to. Ładunek mamy. Panele słoneczne muszą być. Okej, przypomnijcie mi, żeby dołożyć panele słoneczne. 35 stopni, dobra. Dajmy tu 38. Periapsa 850. Dobra, dajmy tu, to przestrzeliwuje, dajmy tu 800 powiedzmy. A nie będziemy mieli Delta V, ale zobaczmy. Z czystej ciekawości. Ile nam brakuje? Czy warto się męczyć tutaj? Nieźle. Okej.
Dobra, panele dołóżmy od razu. A jakby tak z powrotem dać stabilizację obrotową podczas startu? Nie, to nie. Nie. Przy lotach w dal można stabilizować obrotowo od startu, ale żeby uzyskać orbitę? Nie, nie, nie. Okej, to jest za nisko, bo zahaczyło o to. Tak, ale będę musiał tu poczekać na ulepszenie. Właśnie zobaczmy, co da kolejne ulepszenie. Te dwa ulepszenia będziemy mieli. Czyli zobaczmy. Okej, więcej mocy. Tu dużo więcej mocy, ale czas odpalenia. O, 121 sekund, 155. Lepszy impuls właściwy. Okej, z tym ulepszeniem byłoby okej. Tak, z tym ulepszeniem byłoby dużo lepiej. Tak. Tak, musimy poczekać chyba na technologię. Ale dołóżmy tu panele. Dajmy te. Okej, Komsat 1. Okej, nie będę płacił za narzędziowanie, bo i tak, w 2 miesiące to budujemy, a i tak musimy poczekać chyba na nową technologię, na ulepszenie silnika. Powinieneś to wycyrklować, ale niestety aerobi nie są na tyle elastyczną opcją. Aerobi to nie jest dobra opcja. Ta nowa technologia da nam nowy silnik dla tych późniejszych członów. Ale musimy poczekać. Dobra, zobaczmy, jak to się sprawdzi. Okej, to jest dobrze ustawione. Nachylenie musi być powyżej 35. Plus jest taki, że być może nie będzie pikołka, bo to musi nabrać dużo wyższej apoapsy. Czyli nie będzie tak agresywnie opadać i wtedy opory aerodynamiczne też nie będą tak duże. Szybciej wydostaniemy się z gęstych warstw atmosfery. O, tu nam pokazuje, że teoretycznie brakuje nam 12 tysięcy metrów na sekundę. To musi być błąd. O kurde, nie mam dobrze członów. Dobra. Sorry, moi drodzy. Szybki powrót. Z Time Warpem to walniemy. A tu nie jest dobrze skonfigurowane. Chwila! Okej. Okay. 9800, okej, okay, to nie jest dużo lepiej w sumie. To nie jest aż tak dużo lepiej. Dobra, jest dobra konfiguracja. Dobra, te ustawienia są dobrze. Engage autopilot. I lecimy. Okej, delikatny time warp. To jest tylko symulacja. Dalej wzrasta.
włączmy Time Warpa, bo to lubi się rozwalać czasami. Czy będzie pikołek? Nie powinno być, bo jak widzicie jest dość pionowo. Tutaj nie ma fikołka, co jest dobre, bo zawsze na fikołku tracimy masę delta V. Dobra. Czyli jeszcze raz wymagania tego kontraktu. Wszystko mamy spełnione. Poza orbitą, czyli 850 periapsa, tak. To jest dość dużo. Kurde, powinno się bardziej już nachylić chyba. A nie, to musi, ten człon musi polecieć na te kurde 800 tak naprawdę, bo potem będzie mi sterowania. Czyli tu musi być, czyli tu musi być 850. Nie, to nie jest chyba wykonalne. A chwila, ile będzie? Musi być nawet więcej gdzieś. A kurde, może na styk da radę. Czyli lecimy pionowo do góry. I kiedy osiągniemy już ten punkt szczytowy, to odpalimy silnik w bok. Nie mam pojęcia, czy to da radę. Tylko teraz tak, żeby nachylenie było dobre, bo mamy... Okej, to nie jest na razie dobre nachylenie. W którą stronę? Tu do góry czy na dół? Chyba do góry. Żeby było 35 stopni. A nie! Kurde, nie wiem jak się ustawić teraz. Na północ, nie? Czas do apoapsy 6 minut, okej. Okay. Leci trochę bardzo pionowo, ale nie mam wyboru. To jest jedyny sposób na realizację tego kontraktu przy mojej obecnej technologii. Kill rotation. Ile mamy tutaj łącznie czasu? Okej, okay, gdzieś 2 minuty, 3 minuty, 2,5. Dobra, silnik odpalę, kiedy będziemy mieli 2 minuty do apoapsy. Niecałe 2,5 minuty? Aha. To trochę później. Minuta 40. Minuta 40 zaczniemy wykonywać ten manewr. Tak, to jest bardzo nieoptymalne, ale nie mam innej opcji. Zacznijmy robić ulasz. Wygląda jak szaszłyk? Troszkę tak. Dobra. Okej. A się to możemy... Okej, możemy... Nie ma szans. Mamy kurde... Ile? 4700 delta V i 1200 prędkości tutaj. Dobra, nie ma sensu robić tej symulacji. Nie mamy tyle delta V. Nie mamy, nie? Weźmy na delikatnym time warpie. Okej, drugi silnik robi. Oczywiście najwięcej delta V mamy w tych dwóch finalnych dopalaczach na paliwo stałe, ale...
Za dużo prędkości wytraca w górę, ale nie, nie, inaczej nie mogę tego zrobić. Ja mam tylko dwa momenty, w których mogę odpalić silnik. Na płycie startowej i potem raz w kosmosie. Czyli jedyny sposób fizycznie, żeby osiągnąć taką orbitę, to jest wykorzystanie pierwszego odpalenia, żeby uzyskać apoapsę powyżej tych 850. A drugie odpalenie to tak, odpalenie w tym najwyższym punkcie, żeby uzyskać orbitę. Ja mam tylko dwa odpalenia. Ja w dwóch momentach mogę odpalić silniki. Ej, w sumie tak nie, dużo nie brakuje. Nie, wiecie co, ulepszenie silnika. Nie, musimy poczekać na nową technologię. Bo wtedy nie będziemy musieli tak pionowo, absurdalnie lecieć do góry. A, tu nie ma rozłącznika. Tak, periapsę mamy we wnętrzu Ziemi. Dobra. Ale... Tak, musimy poczekać tylko na to ulepszenie. W sumie test możemy zrobić już teraz. Test możemy zrobić już teraz. Czyli tak, po pierwsze zobaczmy dopalacze orzeł. Właśnie pytanie, czy warto ich używać jeszcze. Bo tu nie mamy, tak, nie mamy ulepszenia do tych silników. One już są stare. To jest, przypominam, amerykańska kopia silników z rakiety V2. tak, a NAA-75-110 możemy ulepszyć i to znacząco. Tylko właśnie, czy to... Której technologii potrzebujemy? Tej, nad którą pracujemy. Dobra, bierzemy tą konfigurację. I teraz ten silnik będzie mógł być odpalony 155 sekund. To będzie dużo lepszy profil i dużo więcej delta V. Okej, tylko pytanie, czy nam wystarczy... Okej, zaraz zobaczymy. To jest ciekawe. Dobra, czyli 155 sekund. Okej, jaka jest mieszanka paliwa? Ta sama? Jaka jest mieszanka paliwa? Nie pokazuje tutaj? A, jest. Jest to samo? Inne proporcje chyba. Okej, które to będzie tutaj? A, to. Dobra. Okej. Okay. Który to jest człon? A, ten. Okej, okay, czyli tu... Nie, dobrze nam pokazuje. Dobra, na razie odczepmy te dopalacze. Czyli 2 minuty 35. To możemy wydłużyć. 2 minuty 35. A, chwila, ja... Tu mam... Tu też jest paliwo. Ok, 2 minuty 16. Dobra, wydłużmy to jeszcze trochę bardziej. Okej, to już wygląda obiecująco. To wygląda obiecująco. Dobra, jest 2 minuty 35. Mamy 9500 delta V w tej chwili. I dużo lepszy będzie profil lotu. Nieporównywalnie lepszy. I teraz pytanie co do dopalaczy orzeł. Czy zmieścimy się w tym limicie 60 ton? Bo to byłoby 10,5 tysiąca delta V. Aha. Tak, 10,5 tysiąca delta V, tylko... O, 50 ton! Okej, okay, dobra. A, to wygląda dobrze i nie mamy tutaj tak absurdalnych, kurde... wartości. A, to może być to. Zróbmy test, bo możemy zrobić test teraz. Czyli masa jest odpowiednia. Musimy tutaj zmodyfikować awionikę. Do ilu tam? 50 ton. 51. Okej, zobaczmy jak to się zachowa. Wow. Tak, centralny człon żubr będzie odpalony dużo, dużo dłużej.
Dopalacze chyba spalą główny silnik? Nie, nie powinny. Może zmień te silniki z dopalaczy na ten sam, co w żubrze? Nie wiem, czy się opłaca, bo... Możliwe, bo one mają lepsze ISP. Są cięższe, a... Tak, nie mogę... Tak, żeby użyć tego silnika efektywnie, to ją musiał sklonować, czyli po bokach dać dwa takie kolejne, ale wtedy przekroczymy limit wagowy. Czyli to może być problem, ale niemniej, nawet pomimo tego... Tak, te silniki już są chyba... Musimy zobaczyć ISP tych silników, bo one... Tak, to jest przestarzała technologia jednak. W sumie zobaczmy, może zmienimy dopalacze orzeł w sumie. Zobaczmy, kurde. Dwa żubry w jednej rakiecie też można by. Mógłbym na dole dać dwa silniki. Tutaj mógłbym dać dwa silniki na dole też teoretycznie. Ale zobaczmy, tak, ten silnik XLR-41 już jest przestarzały jak cholera chyba. Tak, możemy chyba to lepiej zrobić. Okej, zobaczmy tu. ISP, czyli to jest ten impuls właściwy, czyli ekonomiczność tego silnika tak naprawdę. Okej, jest 203 na powierzchni, a ten przy obecnej konfiguracji 239. Ile, jaka jest różnica masy? Jaka jest różnica masy tych silników? 0,79. O kurde, ten jest lżejszy. O, dobra, okej. Dobra, precz z niemiecką technologią nazistowską, dobra. Czas na amerykański silnik. Tak, sklonujmy to. Tylko tu jest ten problem, że tak, to troszkę paskudnie będzie wyglądało. Dobra, dajmy dwa. Tak, dużo, będziemy mieli więcej delta V na bank. Będę musiał zwiększyć średnicę tych dopalaczy, żeby to nie wyglądało fatalnie. Troszkę wystaje, nie? Paskudnie. Dobra, monitorujmy. Tak, wyciśnijmy maksimum. 60 ton tutaj mamy. Wyciśnijmy maksimum z tego. Okej, tak, żeby to się schowało. Okej, jest 62. Dobra, nie jest idealnie. Okej, to będą tłuste, krótkie dopalacze. A, to wygląda fatalnie. To będzie wyglądało absurdalnie. A, to wygląda fatalnie. Nie. Zmiana koncepcji. Modyfikujemy człon centralny i damy tu dwa silniki. Damy tu dwa silniki. Odczepmy to. Tylko właśnie jak tu zmieścić dwa silniki? Nie, musielibyśmy to pogrubić wszystko chora. Tak, damy dwa silniki i użyjemy... Chociaż... Nie, okej, zobaczmy te tłuste żubry jednak. Okej, zróbmy tutaj coś... No, coś takiego pas... Okej. W sumie... To nie muszą... Tak, średnica nie musi być... taka sama. Na dole może być inna. Tak było oczywiście w rakiecie R7. Czyli zróbmy u góry 2,5, tak jak było. Długość większa. I na dole będą... Rozszerzały się do dołu. Tylko to będzie tylko problem będzie tu oczywiście, kurde. Dobra, skopiujmy to w ten sposób.
Tak, to będzie problem tu. No dobra, cholera. Okej, dobra, wykombinujemy to. Spokojnie. Aha, top, nie, dobrze, 2,5. Bottom. Okej, czyli to jest prawie przekroczone. Zmniejszmy długość odrobinę. I teraz tak, obróćmy to odrobinę. Przesuńmy drobinę. Chyba mogę delikatnie to wysunąć. Obróć jeszcze drobinę. Nie wiem, czy te separatrony nie przypalą nam tego. Okej, tak to wygląda. Trochę dziwnie. Ale tak, wykorzystujemy nasz limit wagowy, co jest oczywiście dobre. I teraz tak, tu chcemy w tych zbiornikach oczywiście tą mieszankę paliwa. A, silniki muszą być... Tak, silniki nie są, muszą być obrócone w sumie na dół. Dawaj symulację za chwilę. Czyli weźmy tu absolutnie ustawienie. I 90 stopni w dół. Okej, to nie wygląda paskudnie. Jeżeli to wsuniemy odrobinę, to nie wygląda kompletnie paskudnie. Okej, dobra, nie patrzmy tutaj na tą część rakiety. Okej. Zapisz. Czy człony są dobrze skonfigurowane? Na razie nie. Czyli mamy te trzy silniki tutaj, a reszta... Aha. To. Ile mamy delta V? 10800. To nie jest dużo lepiej. Zmień awionikę też? Tak, to już na 60. Maksymalny limit wagowy. Okej, to delikatnie przekroczyliśmy to. Okej, dobra, wiecie co? Zaprojektujmy też, bo mamy następcy aerobi. Zobaczmy. To jest silnik AJ-10. Ile się nie mylę? Jak go tu znajdę? To. Okej, mamy ten silnik. I teraz możemy zrobić tak, jakiś normalny, kurde, człon orbitalny. A nie te... Tak, aerobi to są, przypominam, silniki do malutkich rakiet suborbitalnych. To jest, tak, to jest silnik do... specjalnie do orbity. Czyli tak, zobaczmy, czy będzie tu ulepszona konfiguracja. Nie. Czyli mamy tylko to. Zobaczmy, jak to wygląda. 115 sekund to jest dłużej niż aerobi. Jedno odpalenie, całkiem dobry impuls właściwy. Okej, to wygląda dobrze. Też musi mieć, też tylko jedno odpalenie, musi mieć sprężone też paliwo. Okej, jest dobrze skonfigurowane, też mamy tutaj problem z ularzem oczywiście. Ale tak, teraz możemy to wydłużyć. Czy ile tam było? 115? 115, okej. Czyli minuta 55. O, okej. Nie wiem, jak będzie z limitem wagowym. Dobra. Czyli na tym mamy 5000 delta V, co jest obiecujące. Tylko ile teraz to całe waży? A, minimalnie. A, to może być to. To może być to, czego potrzebujemy. Prawie 11000 delta V. W sumie te do stabilizacji dajmy nawet troszkę
No dobra, niech będą tu, gdzie są. Dajmy owiewkę. Teraz tak. Ok, to jest dobrze. Czy ten silnik jest dobrze umieszczony? Ok, teraz jest dobrze skonfigurowane. Ok, musimy to delikatnie tylko odchudzić i chyba zrobimy to tutaj. Troszkę krótsze. Ok, 59 ton. Dobra, odpalmy to dziwne monstrum. Nie podoba mi się do końca, ale... No zobaczymy. Chyba... Może lepszy byłby grubszy człon tutaj z dwoma silnikami jednak. Ale dobra, odpalmy to. Ja jestem ciekaw, jak to się zachowa. Czyli tak, komputer sterujący powinien wziąć pod uwagę to, że mamy więcej delta V i lepiej się chyba ustawić, nie tak pionowo, o ile się nie mylę. Czyli te ustawienia pamięta, ok, dobra. Ok. Engage autopilot, odpalmy to monstrum. Ok, jest dobry stosunek mocy do masy, nawet troszkę za duży może być. Ale leci, dobrze. Oj, nam pokazuje szacunkowo, że moglibyśmy taką orbitę uzyskać. To to nie jest... To jest szacunek do orbity 800 na 800, a my musimy mieć 850 na 4500. Kurde. Właśnie? No zobaczymy. Nie wiem, zobaczymy, co z tym wynika. Pytanie, czy będzie figołek, czy nie. Nie mamy aż tak absurdalnej, niedużej mocy, jak w przypadku dopalaczy orzeł. Czy jest lepiej? Troszkę normalniej. I tak, gdybyśmy mieli nową płytę startową, to by nie było problemu. Moglibyśmy dać tak 4 żubry jako dopalacze do centralnego członka. Bo ja muszę je teraz... Ok, nie ma fikołka, doskonale. Ja muszę je teraz odczepić, bo płyta startowa. Po prostu nie daje rady. Okay, możemy te obiewki odczepić chyba. Zawsze odrobina oszczędności delta V. Płapsa. Ok. No dobra, mamy tu jeszcze 40 sekund odpalenia tego silnika, co jest dobrym znakiem. Nachylenie prawie takie, jakie powinno być. Powinien się bardziej nachylić już teraz chyba. Dlaczego się nie nachyla? Mam jeszcze 10 sekund. Ok. Disengage autopilot. RCS. Ok, to jest dużo cięższe w tej chwili. Dużo, dużo cięższe. Nachylenie jest dobre. Ustawmy się delikatnie w ten sposób.
Nie wiem, czy to da radę. Nie wiem, jak będzie ze stabilizacją obrotową. Zobaczymy. No, może być troszkę słaba. 7 minut do apoapsy. Jaka jest apoapsa? 1000. Troszkę za dużo. No dobra. Zbyt pionowo do orbity? Tak, ale ja to przeprowadzę ten lot, żeby zobaczyć, ile nam brakuje. Teoretycznie. Ale muszę, bo ja muszę mieć taką apoapsę. Niestety w tym kontrakcie jest taka bardzo wysoka, absurdalnie wysoka orbita. I to jest błąd. To jest błąd. To jest troszkę zbyt trudny kontrakt na tym etapie. Nie, będziemy musieli. Potrzebujemy nowej płyty startowej i dosłownie 2,5 raza cięższych rakiet. Tak naprawdę. Aha, tutaj. Okej, okay, szybciej muszę zacząć wykonywać ten manewr, bo tu mamy dużo. Gdzieś 3. Gdzieś 4 minuty, okej. Okay. Dobra. Ustawmy się troszkę poniżej horyzontu, delikatnie. O, źle człon zrobiony, chyba. Okej, teraz jest dobrze. Dobra. A, stabilizacja najpierw. Okej, okay, nowy silnik AJ-10. Oczywiście, nie wiem jaka jest jego niezawodność, ale podejrzewam, że będzie fatalna. Tak, ale to już jest silnik zaprojektowany z myślą o manewrach orbitalnych. On w prymitywnej tej pierwszej wersji nie będzie zbyt dobry, potem po ulepszeniach będzie lepiej. A dobra, stabilizacja obrotowa daje radę. Mamy delta V wciąż dość dużo. Nie uda nam się zrealizować tego zadania, ale zobaczymy, ile nam zabraknie. Chyba w Apollo była jakaś wersja tego silnika też, o ile się nie mylę. Okay, jest już 3000. Tak. No ja przywinę chyba czas do nowych technologii, bo tak, potrzebujemy nowych desperacko potrzebujemy nowych technologii. I być może już czas przyszedł. A właśnie, teraz kiedy mamy ten silnik, to wiecie co? Już może przychodzi czas, żeby nie stabilizować obrotowo już. Tylko mieć tu awionikę. Tak, już czas na to. Czas odejść od tej techniki. Alox, dzięki za przedłużenie suba. Trochę mam do nadrobienia, bo z YouTube oglądałem, ale miłego oglądania wszystkim i grania tobie oczywiście. Wielkie dzięki. Dzięki, wielkie dzięki. Zrozumiałem. Tak, potrzebujemy potężniejszej rakiety, dużo potężniejszej rakiety startowej tego pierwszego członu, czyli tego harnasia zbudujemy chyba z tym wielkim mega silnikiem. To oczywiście na nową płytę startową i AJ, tak, modułu orbitalnego z AJ-10. Nie będziemy już używać w ten sposób, tylko będzie miał swoją awionikę sterującą i własny RCS. Tak. Ok, tu będzie dużo lepszy rezultat niż ostatnio, ale wciąż za mało.
Kurde, niewiele brakuje tutaj do orbity tak naprawdę. 7 tysięcy... A, mamy 7... Kurde, 7 tysięcy... O kurde, jest orbita nawet. Jest orbita, ale za niska. To jest na orbicie, moi drodzy. Udało się. Wow. Ale to jest za niska orbita. Musimy mieć... A po apsy na ile tam była? Na 4,5 tysiąca kilometrów. I to nie byłoby problemem, gdyby nie ten ciężki ładunek. Bo na przykład żubr Solar jest w tej chwili na 11 tysiącach kilometrów. Tak, ale on praktycznie nic nie waży. Nie mamy tego ciężkiego ładunku. Kurde, no. Tak, potrzebujemy kopa. A wiadomo, jak idzie czerwonym kerbalom? Znaczy, nie ma ich w grze. To musiałbyś na Wikipedii zobaczyć wpis o sowieckim programie kosmicznym. Okej, dobra, zapiszmy tego komsata. Ja prawdopodobnie go zmodyfikuję. Nie podoba mi się to na przykład. Tutaj być może lepiej byłoby dać... Zresztą zróbmy ten eksperyment teraz, ale tylko żeby zobaczyć, czy nam się finalna delta V poprawi. Czyli mamy 10 800 w tej chwili. A jeżeli... Na razie zróbmy tak. To jest tylko tak, żeby zobaczyć, jaka będzie delta V. Jeżeli dam tu dwa silniki. Tak na razie niech to wygląda paskudnie, obojętnie. Okej, dałem dwa silniki. Czyli teraz możemy tu wydłużyć czas, znaczy to zwiększyć. Jaki to był czas? 155 sekund, czyli 2 minuty 35 sekund. To jest więcej? Nie, to samo mniej więcej. Nie, nowa technologia jest konieczna. Nowa technologia jest konieczna. A zróbmy kolejny eksperyment, moi drodzy, bo mamy też to. Tak jak mówię, ja tego nie używałem. Czyli mamy tu ten LR. Potężny, duży silnik także. LR4389, ale jego nie używałem, bo jest ciężki i w tej nieulepszonej konfiguracji nie był zbyt dobry. Ale... Dostaniemy to. Czyli też ma... Okej, też minuta 35. To, kurde, to nie jest to samo przypadkiem? A jest ISP 245. Płyta startowa, okej. Dobra, już nie będę przedłużał na dzisiaj. Może przewińmy tylko do technologii. Tak, musimy mieć nową płytę startową. Bez tego nie damy rady. Bez tego nie damy rady. Da się jakoś usunąć te martwe satelity? Tak. Można je zaznaczyć jako śmieci. Spokojnie, zrobimy to, tak, zrobimy to. Dobra, za 194 dni będzie płyta startowa. No tak teraz patrzę, teraz kiedy dostaniemy ten AJ-10... Okej, wiem jaką drogą pójść, żeby robić kontrakty. Czyli tak, mamy... Potrzebujemy dużo potężniejszej rakiety, żeby zrealizować to. Ta wysoka orbita to jest masywne wymaganie delta V, ale... Mamy tutaj kontrakty, które nie mają takich wymagań absurdalnych. Na przykład tutaj periapsa jedynie powyżej 300. Spokojnie moglibyśmy to walnąć. Nie ma ładunku. Jedyne wymaganie jest takie, że bardzo specyficzna orbita.
I tu... Tak, tutaj zaczniemy już... Odejdziemy od stabilizacji obrotowej, odejdziemy od dopalaczy na paliwo stałe jako ostatni człon. I po prostu wykorzystamy ten nowy silnik AJ-10 z własną awioniką, z własnym RCS-em, żeby precyzyjnie wykonywał manewry. To chyba tą drogą pójdziemy. Tak, a tak, dokładnie, dokładnie. Wtedy będziemy mogli zrealizować te precyzyjne manewry. Na przykład to? A, to moglibyśmy zrobić. Już teraz. Nawet być może przy stabilizacji obrotowej. Tak, pójdziemy tą drogą. Weźmy od razu ten kontrakt, bo tutaj mamy jedynie... Tak, periapsa 300 i wymaganiem jest ten mimośród. Czyli bardzo, bardzo okrągła orbita. Okej, okay, tak, żeby pamiętać na kolejnym streamie, weźmy to. Czyli kolejny, pierwszy satelita pogodowy. Okej. Okay. Ulepszenie. Przewinijmy czas, okej, okay, skończymy już na dzisiaj, ale przewinijmy tylko czas do ulepszenia stacji nasłuchowej. Stacji śledzenia. A, to jest tam, gdzie wymusiłem badania, nie? Ok, wicher jeden padł. Dobrze, bo mamy tutaj komunikaty cały czas. Zobaczmy też, czy żyje nam Kopernik. Ma tylko 3% baterii w tej chwili, ok. Żubr Solar, kurde. No już dość długo jest na orbicie. Ok, tracking station prawie gotowy za 9 godzin. Były dwa słowa, nie przeczytałem? A, to sorry. Nie wiem, czy nie słyszałem komunikatu. Kaktus Wrowie, dzięki za podarowanie suba Stasikowi. Aloksa chyba komentowałem. A, i Kaktus Wrowie, też dzięki za przedłużenie suba. Przeczytaj DM, czyli wiadomość prywatną na Twitchu. Ok. Dobra. Właśnie, przełączmy się na chwilę, moi drodzy, bo teraz mamy możliwość planowania manewrów chyba. Zobaczmy tego Żubra Solar. Ja jestem ciekaw, jeżeli chodzi o degradację paneli. Jak to wygląda. Okej, okay, czyli to coś cały czas, kurde, żyje. 198 dni żyje. Długo, ale wciąż jest dość dobrze ustawione do słońca. Degradacja paneli. A, tylko 32%. Okej. Okay. I zobaczmy, czy... Tak, okej, okay, mamy normalne orbity. I możemy chyba tu planować manewry. Tak. A. W końcu, czyli... Teraz, tak, mając to, możemy te precyzyjne orbitalne manewry przeprowadzać. Czyli tak, już odchodzimy od prymitywnych pierwszych rakiet, pierwszych satelitów i troszkę więcej precyzji. Tak, naszym planem ogólnie jest Księżyc na tą chwilę. Nie, tak, to nie będzie łatwe. Ale dobra, tyle ode mnie, moi drodzy. Wielkie dzięki.